Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz, Polski Kurs Blendera. W dzisiejszym tutorialu chciałem poruszyć temat, którego do tej pory się nie dotykaliśmy, a który dotyczy tworzenia tekstur. A więc tym razem nie będzie modelowania w 3D, nie będzie prawie wcale Blendera. Natomiast chciałem powiedzieć, jak można zrobić tekstury do Blendera, wykorzystując wykonane przez siebie zdjęcia. Tak się składa, że chodząc na spacery w różne dziwne miejsca, nazbierało mi się tych tekstur. Jest tu jeden z takich katalogów z całą listą. No jak widzicie, wychodząc na miasto nie fotografuję ludzi ani rodziny, tylko na przykład jakieś takie dziwne rzeczy. Powiedzmy sobie, o, na przykład przygodnie znaleziona opona. No super po prostu. Ze statywem gość fotografujący stare, zużyte opony. Takie hobby. W każdym razie, te tekstury, które tutaj mam, nadają się tylko o tyle, o ile do grafiki 3D, ponieważ na przykład mają nieustawione temperatury bieli, balansy kolorów i tak dalej. Wszystko to, co tutaj jest, trzeba byłoby przerobić. Tym bardziej, że podczas tworzenia tekstur, czy też fotografowania ich, czasami dochodzi do pewnego rodzaju zniekształceń. No i przez to później takie tekstury jest trudno zastosować. Szukam właśnie jakiejś, a na przykład tutaj widać, że elegancka ściana z zabarwieniem lekko różowo-fioletowym i dodatkowo jeszcze ze przekoszeniem. Nie mogłem podejść jakoś inaczej do tej ściany, dlatego wyszła krzywo. No i teraz taką teksturę można byłoby w jakiś tam sposób próbować przerabiać. Ona jest dosyć sporego rozmiaru, w związku z tym no, nie jest najlepszy obiektyw, niestety widać aberrację. Można byłoby ją przerobić. I do tego celu szukałem bardzo wielu różnych programów, w tym oczywiście Gimpa i jeszcze wielu, wielu innych. I znalazłem taki, który jest dosyć dziwny, mało znany. Można go znaleźć na dobrych programach, zaraz pokażę, jak można go wyszukać. Program nazywa się Photox. Ma taką śmieszną nazwę. Już wpisuję. PhotoXX. Jak widać, jest na dobrych programach do ściągnięcia. Można go sobie ściągnąć, pobrać, zainstalować za darmo. I można też wejść na stronę programu autorską. Zrobione za to przez pewnego gościa, który nazywa się Cornelix, albo to jest nazwa strony, nie wiem. I tutaj można o tym programie sobie troszeczkę poczytać. Jest oczywiście wszystko po angielsku, w związku z tym ci, którzy tego języka jeszcze nie panowali, mogą mieć pewne trudności, ale dla tych z kolei są pewne pliki, czy też filmy wideo. I tam jest narysowane, jak można z tym programem sobie poradzić. Są dość krótkie. Gość mówi, owszem, w języku, że tak powiem, anglosasów, ale również pokazuje, co można zrobić. I program jest o tyle ciekawy, że pracuje się w nim o wiele szybciej niż w Gimpie. Może w następnym tutorialu pokażę, jak zrobić to samo dokładnie, tylko że w Gimpie. Natomiast w samym tym programiku jest to dosłownie mgnienie oka. A więc uruchomię go sobie. Jak widać, wstaje natychmiast, jest już uruchomiony. Czasami może wyświetlić też takie malutkie okienko z jakimś statusem albo z logiem, no ale na razie tego nie ma. I teraz tak, wczytuję sobie obrazek. Obrazek wczytam z mojej kolekcji zdjęć. No, gdzieś tutaj miałem te ostatnie. Weźmy sobie coś, co zrobiłem niedawno, siedząc w Sopocie, w tak zwanym średniowiecznym grodzisku. Nie wiem, czy osoby z tego miasta były tam, w każdym razie rzecz warta odwiedzenia. Bardzo sympatyczni ludzie tam pracują, archeolodzy. No i mam zdjęcie stamtąd, które wygląda mniej więcej tak. To zdjęcie oczywiście przedstawia drewniane drzwi, całkiem nowożytne, sądząc po kolorach. I teraz chciałem z tego zdjęcia zrobić teksturę, która byłaby prostokątna i oczywiście byłaby elegancko rozciągnięta, bez tych krzywych linii, które tutaj widzimy. Zrobić w Photoxie takie coś można bardzo łatwo. Wystarczy tylko wybrać z menu Transform polecenie na początku Trim Image. Trim jest to operacja przycięcia lub też wykadrowania. Jeżeli wezmę sobie taką operację z menu, mam okienko, w którym mogę wybrać sobie proporcje, ponieważ teraz ten prostokąt jasny, który tutaj jest, to jest obszar mojego wykadrowania. Mogę ten obszar sobie powiększyć, klikając w narożniki myszą i ustawiając tam, gdzie chcę, aby był. Natomiast jeżeli kliknę na proporcje, to wtedy podczas tego kadrowania będą zachowywane wybrane przeze mnie proporcje. No i teraz, jeżeli już zaznaczyłem odpowiedni obszar do kadrowania, myślę, że taki będzie lepszy, wystarczy tylko nacisnąć przycisk Done. I w tym momencie obrazek jest wykadrowany. Jest to operacja błyskawiczna. No i teraz tak, to co bym chciał, to wyprostować obraz. I teraz widać, że jest on dosyć problematyczny, ponieważ jest bardzo zdeformowany, dlatego że te drzwi były pod kątem, ja stałem pod kątem, krzywo trzymam aparat, strzelałem to zdjęcie chyba ze statywu, nie pamiętam. Ale tak, trzeba teraz byłoby zrobić tak, że górną krawędź, tą, która jest na ukos w tych drzwiach, trzeba przesunąć, też przekręcić do samej góry, tak żeby była poziomo, jednocześnie rozciągając całą resztę obrazu i to samo zrobić ze wszystkimi pozostałymi krawędziami, tak aby ten obraz się elegancko rozciągnął, no i tak, żeby nie tracić informacji o nim.
No i teraz Photox jest tutaj idealny, ponieważ on ma bardzo proste polecenie, które to robi od razu. Wystarczy tylko wziąć menu Transform i poszukać sobie czegoś takiego jak korekta typu Keystone. Nie wiem dokładnie jak tłumaczy się Keystone, to jest jakiś rodzaj wielokąta albo kowadła prawdopodobnie. Wybieram tą opcję i teraz w poleceniu jest tutaj napisane, że należy kliknąć cztery rogi obszaru czworokątnego. Więc muszę kliknąć każdy z rogów, nacisnąć guzik Apply, wtedy obraz zostanie tak powyginany, aby ten wielokąt, który zaznaczyłem, zamienił się w prostokąt. A więc klikam. Kolejne 6 rogów nieistotne, a więc kliknę na początku tutaj, później na przykład w ten róg, później tu w samym różku, no niestety nie mogę niżej, bo już jest ucięty kawałek obrazka. Tak zrobiłem krzywo zdjęcia niestety. No i myślę, że gdzieś tu w tym rogu, chociaż to będzie źle, ale na razie tak zostawmy. Wybrałem teraz 4 położenia, no i naciskam guzik Apply, zastosuj i mam od razu swój obrazek rozprostowany. Widać, że mógłbym jeszcze zrobić operację trim raz i odciąć tą górę, no więc może teraz nacisnę guzik Done, wezmę Transform, Trim Image i teraz tutaj sięgnę do samych granic obrazka, natomiast tutaj na górze wytnę tylko kawałek, na przykład o tyle. Zresztą, tak szczerze mówiąc, gdybym obciął te rogi, nie bawiąc się już z jakimiś szczegółami, miałbym już całkiem nieźle wyprostowany obrazek. To jest mniej więcej to, o co chodzi, przy szybkiej pracy być może wystarczy. Ja jednak wezmę troszeczkę mniej obetne, aby móc jeszcze skorzystać z tej poziomej linii znajdującej się tu w tym miejscu i aby ten obrazek jeszcze trochę wyprostować. Tak samo na dole, sięgnę do samego dołu, aby nie tracić niepotrzebnie pikseli i teraz będzie done. Został przycięty. Jest także tutaj jeszcze jedno narzędzie fajne, które warto pokazać, które może się przydać w takich bardziej skomplikowanych przypadkach. To narzędzie to jest wyginanie obrazka, ale ręczne tym razem. Poprzednio wydało się to proste, bo było automatyczne. Ale proszę zobaczyć, tutaj na przykład krawędź jest troszeczkę odsunięta na górze, na samym środku dochodzi do krawędzi i na dole jest również troszeczkę odsunięta. Tak samo tutaj widać, że istnieje odsunięta krawędź. Tutaj jest troszeczkę bliżej do krawędzi niż na dole. No więc jest jeszcze zniekształcony ten mój obrazek i mogę jeszcze raz próbować go keystone'em wyrównywać, ale mogę zrobić też inaczej. Mogę wybrać polecenie, które nazywa się Warp Image Linear, czyli wyginaj obrazek liniowo. W tym momencie pojawia się tutaj siatka. Tą siatkę włączyłem sobie wcześniej. Można zrobić to za pomocą polecenia Grid. Polecenie Grid ma takie dwie opcje, checkboxy X Enable, Y Enable. Mogę włączyć siatkę w każdej, powiedzmy sobie, orientacji, w pionie lub w poziomie. A oprócz tego, jak już ta siatka jest włączona, mogę również zmienić ilość kresek, która jest w tej siatce. Mogę tych kresek wziąć na przykład 5. I teraz, jeżeli te kreski znajdują się, te linie wiodące znajdują się w złych miejscach, mogę dodatkowo jeszcze je przesunąć, zmieniając ich offset. Jest to bardzo proste do zrobienia i teraz, jeżeli ustawię sobie jedną linię, na przykład na granicy między deskami w tym miejscu, to dokładnie zobaczę, jaka jest tutaj deformacja. Tak samo mogę zrobić z tą drugą linią, ale wtedy potrzebuję tych kresek trochę więcej, więc dodam jeszcze parę. I w ten sposób mogę ustawić sobie dokładnie narzędzie, którym za chwilę będę pracował. Niech to będzie w ten sposób, myślę, że na razie jest ok. Resztę już na oko będzie można wyczuć. Dodam także poziome kreski, ponieważ interesuje mnie również, jak będzie wysoko tutaj ustawiony obszar. Tych kresek można dać trochę mniej albo przesunąć je po prostu na górę i tak zostawię. I teraz tak, to narzędzie działa w ten sposób, że jeżeli złapię za swój obrazek gdziekolwiek i pociągnę, to ten obrazek się będzie deformował, tak jak teraz. Oczywiście jest to bezsensowna deformacja, ale jeżeli zrobi się delikatnie, to można bardzo ładnie wyrównać pewnego rodzaju drobne nierówności. To jest coś, co przypomina troszeczkę działanie narzędzia perspektywa z Gimpa. Jeżeli ktoś Gimpa zna, będę to jeszcze pokazywał później, no to jest to dokładnie tego typu narzędzie, z tym, że działa o wiele szybciej niż w Gimpie, dlatego obrazka chodzi po prostu błyskawicznie. No i teraz patrzymy po takim wstępnym rozciągnięciu, jak wyglądają krawędzie desek. Widać, że na dole krawędź między deskami jest dokładnie na linii, na górze jest troszeczkę z boku. W związku z tym przesuwam bok jeszcze bardziej w lewo, w tym jednym konkretnym miejscu, powodując tą deformację. Tak samo patrzę w środku. Widzę, że w środku ta pionowa krawędź pomiędzy deskami jest ok, to może zostać i po takiej korekcie widzę, że wszystko jest mniej więcej w porządku. Tu jest jeszcze jakieś delikatne wygięcie deski, ale to już sama deska była wygięta i tak można zostawić. Wciskam done i jestem, że tak powiem, done. Zrobię jeszcze jedno przycięcie za pomocą trim, aby odciąć krawędzie. Mimo wszystko pozbędę się tych takich pikseli, które mogą być już mocno zdeformowane na krawędziach.
i to będzie moja tekstura. Po przycięciu otrzymuję teksturę, która jest w rozdzielczości 2400 punktów na 3700, więc nadal jest dosyć spora. Chociaż oryginalne zdjęcie miało 6000 na 4000 punktów. No i dobra, myślę, że tak można zostawić. Jest jeszcze jedna rzecz, która jest troszeczkę denerwująca, ponieważ potrzebuję, dajmy na to, tekstury desek czy też jakichś drzwi. Niekoniecznie chcę, żeby na nich wisiał łańcuch. Ten łańcuch można łatwo usunąć stąd. Jest to narzędzie w Photoxie, które nazywa się Retouch. Retouch zawiera w menu dużo różnych poleceń, a jedno z nich to jest Smart Erase, czyli takie inteligentne usuwanie. Działa to troszeczkę podobnie jak w nowej wersji Adobe, tej szóstce. No więc teraz to narzędzie pozwala mi zaznaczyć myszką pewien obszar zgodnie z podanym promieniem, więc zaznacza na początku łańcuch. Żeby powiększyć obrazek, należy wcisnąć Ctrl i pokręcić kółkiem myszy. Teraz zaznaczam starannie ten łańcuch. No i zaraz będziemy mogli go usunąć. Myślę, że tyle na razie zostawię. Naciskam guzik Erase. No i łańcuch zniknął. Natomiast widać, że został tam, gdzie go nie zaznaczałem. Więc zaznaczam kolejny raz. Nowy obszar. Usuwam kawałeczek łańcucha stąd. Erase. Nowy obszar usuwam też stąd. Oczywiście, jeżeli ten obszar jest malutki, to zniekształcenia wywołane przez usuwanie są małe. A więc zalecałbym zrobić to w kilku krokach przynajmniej, po to, aby nie tracić niepotrzebnie jakości obrazka. Myślę, że tak może zostać. Nie wiadomo, co to jest ten obszar. Tutaj wydaje się, że może właśnie tak wyglądałoby drewno. No to oczywiście też można skorygować, ale teraz nie będziemy wchodzić w takie szczegóły. Ok, więc to jest gotowy obrazek. Można go teraz zapisać na trzy różne sposoby. Pierwszy zapis traci poprzednią wersję, a więc zapisuje na oryginale tą moją wersję zmodyfikowaną. Drugi zapis to jest zapisanie nowej wersji obrazka, a trzeci to zapisanie obrazka do nowego pliku. I możemy to zrobić, zapisując go u siebie w Home, na przykład jako drzwi.jpg. Wpisałem nazwę po wybraniu katalogu, ale oczywiście możemy wybrać sobie również format. Jeżeli zrobię na przykład TIFFa 16-bitowego, to wtedy będzie dosyć spory obrazek. Zaraz zobaczymy. Uruchamiam teraz terminal. Napiszę LH. Jak się okazuje, ten obrazek teraz zajął 72 MB. Jest dosyć spory. Jeżeli chciałbym zapisać z Photoxa obrazek, który będzie JPEG-iem z jakością na przykład 97, no to w tym momencie oczywiście będzie to obrazek dużo mniejszy. Weźmy sobie jeszcze raz drzwi.jpg, zapisz. No i teraz, jeżeli wyświetlę pliki, to okaże się, że ten drzwi.jpg ma już tylko 2,8 mega, a więc jest to dużo mniej niż poprzednio. Natomiast TIFF jest 16-bitowy, więc zachowuje o wiele większą skalę barw, co przy różnych przekształceniach i korektach może mieć znaczenie. Ok, więc to jest takie proste zastosowanie Photoxa. Jest to programik, który uznałem za przydatny, dlatego że jeżeli już jedno zdjęcie sobie przerobimy, możemy kliknąć i od razu mieć wczytane następne. To również wymagałoby korekty, bo widać, że jest krzywe. Później jeszcze następne, no i tak dalej. Jest wygodny, dlatego że tych zdjęć nie trzeba wczytywać, one są po prostu wyświetlane jako elementy galerii. A więc zalecam korzystanie, jest to przyjemny programik. No i myślę, że to jest chyba wszystko, co na razie chciałem powiedzieć. Tak, to wszystko. A więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia za jakiś czas.